nagrywane i transmitowane. Proszę Państwa Rady o przyciśnięcie środkowego przycisku, żeby się zalogować. Ustawowy skład Rady wynosi 19 osób, uczestniczy 18 radnych. Porządek obrad odczytam i sesja dzisiejsza będzie, wszystkie uchwały będą prawomocnymi. Bardzo proszę się o zalogowanie Państwa radnych. Pan Przewodniczący Jacek. Trzeba nas zmodować. Użyciem wstrząsu. Dobrze, dziękuję. Poczytam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji zrealizowano. Punkt drugi, odczytanie porządku obrad sesji. Punkt trzeci, uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty, sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji. Punkt piąty, sprawozdanie działalności zarządu w okresie międzysesyjnym. Punkt szósty, informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych. Punkt siódmy, informacja o oświadczeniach majątkowych członków zarządu powiatu, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty. Punkt ósmy, informacja o wykonania uchwały budżetowej powiatu brzozowskiego za pierwsze półrocze 2021 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu brzozowskiego za pierwsze półrocze 2021 roku. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A, zmian w statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego imienia księdza Bronisława Markiewicza. Podpunkt B, wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2021-2022 Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego imienia księdza Bronisława Markiewicza. Podpunkt C, zmiana uchwały budżetowej na 2021 rok. Punkt 10, wolne wnioski. Punkt 11, zamknięcie sesji. Czy Państwo radni mają uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Przystępujemy do punktu trzeciego. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji 34 był wyłożony do wglądu przez sesję w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Starostwa Powiatowego oraz na godzinę przed obradami w sali Nara. Czy Państwo radni mają uwagi lub wnioski do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Dziękuję. Przystępujemy do punktu czwartego. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków poprzedniej sesji. I bardzo proszę Panią Sekretarz Ewę Tarn. Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Poprzednia sesja odbyła się 15 września. W jej trakcie Rada Powiatu podjęła 4 uchwały, które dotyczyły zmiany uchwały w sprawie wielkości zadań, określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w bieżącym roku, zmiany uchwały budżetowej na bieżący rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu brzozowskiego na lata 2021-2029 i ostatnia w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez powiat brzozowski na rok 2022. Pierwsze 3 uchwały dotyczące zmian funduszu PFRON-owskim, zmiany uchwały budżetowej na bieżący rok i zmiany wieloletniej prognozy finansowej weszły w życie z dniem podjęcia i realizowane są na bieżąco. Natomiast ostatnia z uchwał dotycząca zaciągnięcia zobowiązania powiatu na przyszły rok zostanie zrealizowana, tak jak sama nazwa jej wskazuje, w roku przyszłym. W czasie obrad sesji 15 września Państwo Radni nie zgłosili żadnych wniosków do realizacji. Dziękuję Pani Sekretarz. Czy Państwo Radni wnoszą uwagi do sprawozdania? Nie widzę. Dziękuję. Sprawozdanie zostaje przyjęte.
Przystępujemy do punktu 5. Sprawozdanie działalności zarządu w okresie międzysesyjnym i bardzo proszę pana wicestarostę Jacka Nackiego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Sprawozdanie działalności zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym. W okresie międzysesyjnym odbyło się 6 posiedzeń zarządu w dniach 15, 17 i 28 września, 11, 13 i 20 października. W dniu 15 września po zakończeniu sesji zarząd dokonał zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok. 17 września zarząd wyraził zgodę na realizację zajęć rewigilacyjnych, wychowawczych, indywidualnych, organizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w roku szkolnym 2021-2022 i przyznał stypendia w ramach programu stypendialnego powiatu brzozowskiego dla dwóch uczniów, którzy rozpoczęli naukę w zespole szkół ekonomicznych po 1 września bieżącego roku. Podczas kolejnego posiedzenia w dniu 28 września zarząd dokonał analizy sytuacji ekonomicznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie za miesiąc sierpień i podjął uchwałę w sprawach zmiany uchwały budżetu na 2021 rok, zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok, wyrażeniem zgody na realizację zwiększonej liczby godzin wybranych zajęć edukacyjnych w pierwszym liceum ogólnokształcącym w roku szkolnym 2021-2022, wyrażenie zgody na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w roku szkolnym 2021-2022, rozwiązanie umowy o pracę z panem Józefem Hałką, dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Brzozowie. W dniu 11 października zarząd dokonał zmian w uchwale budżetowej i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok oraz wyraził zgodę na wykorzystanie wizerunku herbu powiatu przez Towarzystwo Przyjaciół Brzozowa Zdrowiu. Następne posiedzenie odbyło się w dniu 13 października. Wówczas zarząd zatwierdził materiały na sesję Rady Powiatu, dokonał zmian w uchwale budżetowej i w planie zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok postanowił o wszczęciu procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność powiatu przy ulicy Armii Krajowej i podjął uchwałę w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka, w rodzinie zastępczej, zawodowej i niezawodowej. W dniu 20 października, dzisiaj zarząd przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, która procedowana będzie na dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Czy państwo radni mają uwagi do sprawozdania pana wicestarosty? Nie widzę. Przystępujemy do punktu 6. Informacje o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych. I odczytam państwu informacje. Informacje o oświadczeniach majątkowych radnych powiatu. Na podstawie artykułu 25c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 920 z późniejszymi zmianami, przewodniczący Rady Powiatu przedstawia Radzie Powiatu każdego roku informację dotyczącą oświadczeń majątkowych. Radni zobowiązani byli złożyć oświadczenie majątkowe do 30 kwietnia 2021 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w 2 egzemplarzach wraz z kopią PIT-u. Radni przewodniczącemu Rady Powiatu, natomiast przewodniczący Rady w tym samym terminie swoje oświadczenie zobowiązany był złożyć wojewodzie. Wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. Jeden egzemplarz oświadczeń przekazano do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osób składających oświadczenie, to jest do Urzędu Skarbowego w Brzozowie. W oparciu o drugi egzemplarz dokonano analizy, która zakończona została w dniu 31 maja 2021 roku. Z Urzędu Skarbowego w Brzozowie do dnia dzisiejszego nie wpłynęła informacja dotycząca analizy przedmiotowych oświadczeń.
Przewodniczący Rady złożył swoje oświadczenie wojewodzie podkarpackiemu w ustawowym terminie, pismem z dnia 29 czerwca 2021 roku. Wojewoda poinformował, że w przedmiotowym oświadczeniu nieprawidłowości nie stwierdzono. Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenia oraz o miejscu położenia nieruchomości Brzozów, październik 2021 rok. Przystępujemy do punktu 7. Informacja o oświadczeniu majątkowym członków zarządu powiatu, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty. I bardzo proszę panią Ewę Tabisz, sekretarz. Szanowni Państwo Radni, podobnie jak Pan Przewodniczący Rady, tak i Starosta Brzozowski jest zobowiązany do złożenia informacji dotyczących oświadczeń majątkowych członków zarządu, skarbnika i sekretarza powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty. Działając na podstawie upoważnienia Pana Starosty, chcę Państwa poinformować, że wszystkie osoby objęte obowiązkiem złożenia tych oświadczeń wypełniły ten obowiązek w terminie ustawowym. Jeden egzemplarz oświadczenia został przekazany do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej te oświadczenia i w przypadku tych osób, o których mówiłam wcześniej, były to urzędy skarbowe w Brzozowie, w Krośnie, w Rzeszowie i w Sanoku. Na podstawie, w oparciu o drugi egzemplarz tego oświadczenia, który zalega w zbiorach dokumentów starostwa, została dokonana analiza tych oświadczeń majątkowych i na jej podstawie stwierdzono, że zostały te oświadczenia majątkowe w niemal 100% prawidłowo złożone. Ewentualne uwagi zostały przekazane tym osobom, których te uwagi dotyczyły. Natomiast oświadczenie majątkowe starosty Brzozowskiego przekazał starosta do wojewody, bo to jest właściwa osoba, do którego to oświadczenie, właściwy organ, do którego to oświadczenie ma trafić. Pismem z 24 czerwca wojewoda poinformował, że w oświadczeniu majątkowym złożonym przez starostę Brzozowskiego nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Taką informację przekazał też Urząd Skarbowy w Krośnie w stosunku do tych oświadczeń, które do niego, do tego urzędu trafiły. I stało się to dwoma pismami z 29 czerwca i z 1 lipca tego roku. Natomiast Urząd Skarbowy ani w Brzozowie, ani w Rzeszowie, ani w Sanoku nie przekazał nam do dzisiejszego dnia jeszcze tych informacji. Oczywiście oświadczenia majątkowe są zamieszczone w biuletynie, udostępnione są do publicznej informacji. Z wyłączeniem tych danych, które podlegają ochronie, są to dane adresowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani sekretarz. Przystępujemy do punktu 8. Informacja z wykonania uchwały budżetowej powiatu brzozowskiego za pierwsze półrocze 2021 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu brzozowskiego za pierwsze półrocze 2021 roku. W dniu dzisiejszym komisje stałe Rady Powiatu dokonały szczegółowej analizy informacji z wykonania uchwały budżetowej powiatu brzozowskiego za pierwsze półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu brzozowskiego. Informuję Państwa, że w dniu 11 października Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wykonania uchwały budżetowej powiatu brzozowskiego za pierwsze półrocze 2021 roku oraz kontrolę wykonania uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu. I bardzo proszę o zabranie głosu Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście, jeżeli tacy są, pewnie dzisiaj nie ma, ale chciałbym przedstawić informację z kontroli wykonania budżetu powiatu brzozowskiego za pierwsze półrocze 2021 roku przeprowadzoną przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Brzozowie. Komisja Rewizyjna na podstawie artykułu 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym na posiedzeniu w dniu 11 października 2021 roku dokonała szczegółowej analizy informacji za pierwsze półrocze 2021 roku uchwalonej przez Zarząd Powiatu Brzozowie uchwałą nr 317/21 w dniu 26 sierpnia 2020 roku. Budżet powiatu brzozowskiego został uchwalony przez Radę Powiatu 16 grudnia 2020 roku uchwałą nr 26/170/20. Wykazywał po stronie dochodów kwotę 76 814 975 zł 39 groszy, po stronie wydatków kwotę 75 614 975 zł 39 groszy. Nadwyżkę budżetu powiatu brzozowskiego w wysokości 1 200 000, którą przeznaczono na sfinansowanie planowanych rozchodów budżetu w kwocie 0,5 miliona oraz na lokatę terminową w kwocie 700 tysięcy. W okresie od uchwalenia budżetu do 30 czerwca 2021 roku dokonano wielu zmian w dochodach i wydatkach, w wyniku czego planowane dochody wzrosły o 7 951 309 zł 17 groszy, a planowane wydatki o 14 673 zł i 73 grosze. Planowany deficyt na dzień 30 czerwca wynosił 5 521 698 zł 56 groszy. Źródłem pokrycia planowanego deficytu i rozchodów w kwocie 500 tysięcy są przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 4 901 698 zł 56 groszy oraz przychody Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 120 000 zł. Planowane dochody powiatu w wysokości 84 766 284 zł 56 groszy zostały wykonane w kwocie 43 423 343 zł 18 groszy, co stanowi 51,2%. Wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 34 473 091 zł 35 groszy, co stanowi 38% planu i dotyczą wydatków bieżących w kwocie 33 727 806 zł 98 groszy i wydatków majątkowych w kwocie 745 284 zł 37 groszy. Na dzień 30 6 2021 roku powiat posiada zadłużenie w kwocie 4 420 000 z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2017 i 2018 roku. Przedstawiona przez Zarząd Powiatu informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku obejmuje dwie części. Pierwszą będącą omówieniem realizacji budżetu i drugą tabelaryczną. Komisja Rewizyjna skontrolowała również półroczne sprawozdania podległych jednostek budżetowych z wykonania dochodów i wydatków oraz ujęte w sprawozdania zobowiązania i stwierdziła, że powiat brzozowski nie posiada zobowiązań wymagalnych. W oparciu o przedłożoną informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku oraz złożone przez Zarząd Powiatu dodatkowe wyjaśnienia, Komisja Rewizyjna stwierdza, że budżet był realizowany zgodnie z uchwałami Rady Powiatu, a wydatki były realizowane celowo i terminowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy są jakieś uwagi do
informacji podanej przez pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Państwa Radnych? Nie widzę. Przystępujemy do punktu 9. Podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A. Zmian w statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego imieniem księdza Bronisława Markiewicza. I bardzo proszę pana dyrektora, członka zarządu. Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Czytam projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego imienia księdza Bronisława Markiewicza. W części dalszej przeczytam również uzasadnienie do podjęcia tej uchwały. Na podstawie artykułu 12 punkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 920 z późniejszymi zmianami, artykuł 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 711 z późniejszymi zmianami, uchwala się co następuje. Paragraf 1. W statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. księdza Bronisława Markiewicza, stanowiącym załącznik do uchwały nr 35/2202/17 Rady Powiatu Brzozowie z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie nadania statutu Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. księdza Bronisława Markiewicza, Dzień Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2017 roku, pozycja 4650. Ze zmianami wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. W załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do statutu podpunkt A dodaje się komórkę organizacyjną pod nazwą Poradnia Leczenia Bólu. 2. Załącznik nr 1 do statutu szpitala schemat organizacyjny otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 2 do statutu szpitala wykaz jednostek organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego pod Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. księdza Bronisława Markiewicza otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały wybiera się zarządu powiatu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. I proszę Państwa, kolejną tutaj krokiem przy informacyjnym, przy tej uchwały jest uzasadnienie w sprawie zmian w statucie szpitala. W dniu 6 września bieżącego roku zastępca dyrektora szpitala specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. księdza Bronisława Markiewicza zwrócił się do zarządu powiatu w Brzozowie o wyrażenie stanowiska w sprawie zmian statutowych szpitala. Zmiany te polegają na dodaniu do struktury organizacyjnej komórki o nazwie Poradnia Leczenia Bólu. Utworzenie powyższej komórki organizacyjnej ma na celu diagnozowanie i leczenie różnych zespołów bólowych u pacjentów cierpiących zarówno z powodu bólu pochodzenia nienowotworowego, jak również pacjentów znajdujących się w stanie chorób nowotworowych. Utworzenie poradni przyczyni się do poprawy komfortu życia i ułatwi przebieg trwającego leczenia. W ocenie dyrekcji szpitala z uwagi na ograniczone możliwości kadrowe oraz dużą ilość pacjentów z towarzyszącymi bólami przewlekłymi istnieje potrzeba utworzenia wyżej wymienionej poradni. Mają na względzie realizację przepisu artykułu 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, przygotowany został formalny projekt uchwały Rady Powiatu w Brzozowie w sprawie zmian w statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. księdza Bronisława Markiewicza. Pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr 10/33/2021 Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. księdza Bronisława Markiewicza z dnia 22 września bieżącego roku. Dziękuję panu dyrektorowi. Czy państwo radni wnoszą uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ktoś nie wysłał? Pan dyrektor. Właśnie. Jest chyba tak.
powinność. Dziękuję. Jednomyślnie uchwała została podjęta. Przystępujemy do podpunktu B. Wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2021-2022 Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Księdza Bronisława Markiewicza. I bardzo proszę pana dyrektora. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały, przeczytam najpierw projekt uchwały, później uzasadnienie do tegoż projektu. Uchwała Rady Powiatu w Brzozowie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2021-2022 Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Księdza Bronisława Markiewicza. Na podstawie artykułu 66 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Dziennik Ustaw 2021 pozycja 217 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 12 punkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 920 z późniejszymi zmianami uchwala się co następuje. Paragraf 1. Do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego na lata 2021 i 2022 Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Księdza Bronisława Markiewicza wywłaszcza biegłego rewidenta Joanna Zenowska Assets and Funds Audit spółka komandytowa 23 204 Kraśnik ulica Adama Mickiewicza 10/15. Paragraf 2. Wykonanie uchwały Wyższej Rady Rządowej Powiatu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. I uzasadnienie do tejże uchwały. Pismo z dnia 20 września 2021 roku zaczęto dyrektora szpitala specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Księdza Bronisława Markiewicza zwrócił się do Zarządu Powiatu Brzozowskiego z prośbą o wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego szpitala za 2021-2022 rok. Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego szpitala wynika z artykułu 64 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Dziennik Ustaw 2021 pozycja 217 z późniejszymi zmianami. W załączeniu pisma szpital przekazał ofertę pani Joanny Zanowskiej Asset and Funds Audit spółka komandytowa 23204 Kraśnik ulica Mickiewicza 10/15 stanowiącą propozycję wykonania badania sprawozdania, która w latach wcześniejszych na mocy uchwały nr 12899/19 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2019-2020 Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Księdza Bronisława Markiewicza przeprowadziło badanie sprawozdania szpitala. Ponowny wybór tego samego audytora jest możliwy na mocy artykułu 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości. Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana w formie z firmą audytorską na okres nie krótszy niż 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej krótkie okresy. Zgodnie z artykułem 66 ust. 4 cytowanej ustawy wyboru firmy audytorskiej dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, w związku z czym sporządzony został formalny projekt uchwały Rady Powiatu w Brzozowie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2021-2022 Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Księdza Bronisława Markiewicza. Projekt tejże uchwały został przed chwilą Państwu odczytany. Dziękuję panu dyrektorowi. Kto z państwa radnych jest wnoszą uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ryszard. Dziękuję. Jednomyślnie uchwała została podjęta. Przystępujemy do podpunktu C. Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. I bardzo proszę pana Grzegorza Florka, przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Bardzo proszę. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Uchwała Rady Powiatu w Brzozowie w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok. Na podstawie artykułu 12 punkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz artykułu 212 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu brzozowskiego na 2021 rok poprzez punkt 1. Zmiany w planie dochodów powiatu. Ogółem zmniejsza się plan dochodów powiatu na kwotę 328 473 zł 4 grosze. Dotyczy to działu 600 transport i łączność w kwocie 325 860 zł 99 groszy oraz dotyczy to zmniejszenie działu 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2612 zł 5 groszy. Zmiany w planie dochodów po stronie zwiększeń występuje w kwocie 822 191 zł 67 groszy. Dotyczy to działów takich jak 600 transport i łączność w kwocie 250 174 zł. Działu 700 gospodarka mieszkaniowa w kwocie 22 716 zł. Działu 710 działalność usługowa w kwocie 160 tysięcy zł. Oraz działu administracja publiczna w kwocie 101 tysięcy zł. Działu 758 różne rozliczenia kwota 48 300. Działu 852 pomoc społeczna zwiększenie w kwocie 62 226 złotych 65 groszy. I dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 132 673 zł 2 grosze i także jeszcze działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 45 102 zł. Punkt drugi. Zmiany w planie wydatków powiatu. Zmniejszenie planu wydatków wynosi ogółem 760 714 zł 4 grosze. Zmniejszenie to dotyczy takich działów jak transport i łączność w kwocie 390 004 zł 97 groszy. Dział 710 działalność usługowa w kwocie 16 000 zł. Działu 750 administracja publiczna w kwocie 17 950. Działu 752 obrona narodowa w kwocie 1700 zł. Działu 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 41 184 zł. Działu 801 oświata i wychowanie w kwocie 220 480 zł. Dział 852 pomoc społeczna w kwocie 36 502 zł. Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 276 zł 7 groszy. Dział 854 edukacja edukacyjna, opieka wychowawcza w kwocie 10 500. Dział 855 rodzina w kwocie 117 zł. I działu 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w kwocie 6000 zł. Natomiast zwiększenie po stronie wydatków wynosi 1 254 432 zł 67 groszy. Dotyczy to takich działów jak dział 600 w kwocie 400 174 zł. Dział 700 gospodarka mieszkaniowa w kwocie 22 716 zł.
działu 710, działalność usługowa 190 600 zł, działu 750, administracja publiczna w kwocie 22 750 zł, działu 752, obrona narodowa 1700 zł, działu 754, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie, zwiększenie w kwocie 41 184 zł, działu 801, oświata i wychowanie w kwocie 182 180 zł, działu 852, pomoc społeczna w kwocie 113 736 zł 65 groszy, działu 853, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 135 873 zł 2 grosze, dział 854, edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 98 300, dział 855, rodzina w kwocie 117 000 zł i dział 900, zwiększenie w kwocie 45 102 zł. Zmiany te w uchwale budżetowej po stronie dochodów jak i wydatków nie spowodowały tutaj zmian w wyniku finansowym budżetu. Paragraf drugi w załączniku numer 1 do uchwały 26 łamane przez 170 łamane przez 120 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 16 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Dział 852 pomoc społeczna wynosi po zmianie 1 262 482 zł. Podpunkt A. Rozdział 852.02 domy pomocy społecznej wynosi po zmianie 1 262 482 zł. Paragraf 28.30 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dotyczy do DPS Stara Wieś w kwocie 35 629 zł. Podpunkt drugi, dział 853, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wynosi po zmianie 221 579 zł 95 groszy. Podpunkt A, rozdział 853.11, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wynosi po zmianie 221 579 zł 95 groszy. Paragraf 25.80, dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, dotyczy to UTZH-czów w kwocie 2612 zł 5 groszy. Podpunkt 3, dział 855, rodzina wynosi po zmianie 1 208 693 zł. Tutaj podpunkt A, rozdział 855.08, rodziny zastępcze wynosi po zmianie 223 036 zł. Paragraf 23.20, dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Podpunkt 4, dział 921, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynosi po zmianie 180 500 zł. Podpunkt A, rozdział 921.05, pozostałe zadania w zakresie kultury wynosi po zmianie 24 000 zł. Paragraf 23.60, dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie artykułu 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotyczy to zadania związane z kulturowaniem regionalnych tradycji i urzędów, kwota 6 tysięcy zł. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy państwo radni wnoszą uwagi do projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Przystępujemy do punktu 10. Wolne wnioski. Bardzo proszę o zabieranie głosu przez państwa radnych.
Bardzo proszę pan radny Wesołowski. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni goście. Ja tutaj na początku chciałem podziękować panu staroście przy dofinansowaniu za autobus dla gminy Domaradz dla osób niepełnosprawnych. Jest to już zrealizowane, także dziękuję staroście i wszystkim państwu, którzy brali przy tej akcji udział. I tutaj jeszcze mam takie jedno pytanie, konkretnie do pana wicestarosty, bo pana starosty obecnie nie ma, odnośnie naporu na drogę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2020 roku. I tutaj doszły takie wiadomości w eter, że ten wniosek może być jeszcze zrealizowany. Różnie się to przedstawiało. Radni już na komisji rewizyjnej mi gratulowali, że Domaradz dostał już promesę. Wygląda to, nie wiem, na razie, bo tych pieniędzy nie ma. Tutaj od starosty dostałem takie tylko pismo, które dostał, że z 5 449 tysięcy powiat brzozowski dostał promesę na 149 tysięcy. Prosiłbym pana starostę o wyjaśnienie, jeżeli coś na ten temat wie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, może troszeczkę chronologii i historii. W 2020 roku złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych, który pan radny powiedział, na kwotę 5 449 457 zł. W tym wniosku była uwzględniona chyba najbardziej taka oczekiwana inwestycja, budowa chodnika w kierunku Różanki. Właśnie tam, gdzie mamy te osuwiska, które tam się uaktywniły. Ponowiliśmy wniosek w 2021 roku do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 990 998 zł, ale w tym wniosku ten chodnik w kierunku Różanki ze względu na te osuwiska nie został ujęty. Ale w międzyczasie, na początku października, doprowadziłem do takiego rozwoju w Urzędzie Wojewódzkim, bo pojawiły się duże oszczędności w innych powiatach, w innych inwestycjach drogowych, nawet w tym systemie wieloletnim, bo w systemie jednorocznym, czyli realizacja w tym roku 2021, to prawie wszystkie wnioski zostały zrealizowane, gorzej było w systemie dwuletnim. I byliśmy wraz z samorządowcami na takim spotkaniu i na tym spotkaniu dostaliśmy informację, że mimo wszystko damy radę to zrobić i kwota, pojawiła się nawet kwota około 2 milionów złotych na rok 2021. W związku z powyższym poinformowałem tam szanowne grono, które uczestniczyło w tym spotkaniu, że my nie możemy realizować wniosku 2021, bo ten wniosek dwuletni. 2021 miało być przygotowanie dokumentacyjne, realizacja 2022 zgodnie z harmonogramem. Tak to powinno być realizowane. Nie, w międzyczasie pojawia się pismo 149 tysięcy złotych na zarządzie. Oczywiście ja tam rozmawiałam z panem dyrektorem biura pani wojewody, rozmawiałam z panem dyrektorem Wydziału Infrastruktury, panem Krzysztofem Sokrem. Ciężko było powiedzieć, skąd ta kwota się pojawiła. To znaczy, że nie mamy żadnych wydatków w roku 2021. I po takich szczegółowych rozmowach doszliśmy do takiego porozumienia, do takiej informacji, że środki na tą drogę w tym szerszym rozbudowanej wersji jest szansa na realizację tego zadania, gdyż czekają na KIO, Krajowa Izba Odwoławcza, dotycząca przetargu w Jarosławiu. Jest kwota wolna około 5 milionów złotych, która mogła być celowana na zadanie wieloletnie, czyli 2021-2022 na powiat brzozowski, który jest już pierwszy na liście. Za nami jest Robczycko Sędziszowskie i tam jakieś następne powiaty. Więc jak to powiedział pan dyrektor,
biura pani wojewody i pan dyrektor działu infrastruktury, no szansa jest. I mówimy o tym projekcie większym, szerszym, złożonym w 2020 roku. No następne pytanie było, co odnośnie osuwiska. Istnieje techniczna możliwość wyłączenia odcinka o długości 100 czy 200 metrów, tam gdzie była ewentualnie robione osuwisko, aby nie stracić całej długości chodnika. Przypomnę, że jest to 1026 metrów, więc no, rozwiązałoby no, nam bardzo dużo w Golcowej w kierunku Krzysienicy, w kierunku Różanki. Więc czekamy. Pan dyrektor kazał uzbroić się w cierpliwość. W najbliższych dniach dostaniemy informację, a pojawiła się informacja taka też, że będzie to realizowane, więc najbardziej mnie nas tutaj pan skarbnik, ewentualnie na zarządzie też pytałem, co to 149 tysięcy znaczy, bo w tym roku nie powinniśmy dostać ani grosza, bo dlatego, że nie mieliśmy żadnych wydatków z Urzędu Wojewódzkiego na ten rok. Więc panie radny, czekamy usilnie na rozstrzygnięcie KIO w sprawie Jarosławia, czekamy na pozytywne wieści, że te środki finansowe, całe zadanie 5400, ale dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego, Biura Wojewódzkiego to jest 60%, około 3 200 000. Tak więc byśmy się weszli tym wnioskiem załapali i byśmy to w 2022 roku realizowali. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że 5 października miałem przyjemność uczestniczyć w takim roboczym wyjeździe do Warszawy. Rozmawialiśmy z panem ministrem Wąsikiem odnośnie tego osuwiska, bo on jak gdyby zarządza, jego dział zarządza funduszem popowodziowym, więc jeżeli my szybko zrobimy tę dokumentację, aby usprawnić łączność komunikacyjną, jest takie przeobiecanie, że będzie to robione w trybie pilnym, aby drogi nie zamykać, bo myślę, że w najbliższym czasie przed zimą będziemy zarząd dróg powiatowych będzie miał duży zgryz, czy tej drogi w ogóle nie zamknąć, bo nie ukrywamy, że to się powiększa i coś trzeba będzie zrobić i czy to puścimy przez nowiny, które są fatalne. No nie wiem, coś będziemy musieli zrobić, żeby ci ludzie nie zostali odcięci od świata. Przede wszystkim, aby był dojazd karetek, ewentualnie straży i innych służb, aby to wszystko jakoś tam synchronizować, aby to wszystko miało ręce i nogi. A tutaj proszę panie radny, no spokojnie, cierpliwie czekać, no tyle nam zostało. Myślę, że będzie to pozytywnie. Dziękuję. Ja rozmawiałem z panem starostą Szmydem, on też powiedział, że będzie robił wszystko, żeby ten wniosek no jakoś był pozytywnie załatwiony. A proszę państwa, wracając jeszcze odnośnie tego chodnika, co państwo tam przy tym usuwisku, jak to powiem trywialnie, wycięli. Proszę państwa, no tutaj wicestarosta mówił, że no te 200 metrów ewentualnie by wystarczyło, tam jest przygotowywana, czy jest już przygotowywana dokumentacja, ona była ujęta we wniosku. I jak to jest 1000 metrów, to 800 metrów, to jest bardzo dużo, to jest 3/5 terenu. A nadmieniając, ja rozmawiałem z panią dyrektor szkoły na Różance, z panią Jagusz, większość uczniów korzysta właśnie z tej drogi. Tam jest szkoła nie taka mała, bo to jest dość duża szkoła. No i na pewno jakie jest to bezpieczeństwo dla tych uczniów, którzy by przeszli chodnikiem, a nie ulicą. Bardzo bym prosił zarząd, starostę, żeby to uwzględnili przy wniosku innych decyzjach. Dziękuję panie bardzo. Jeszcze raz panie starosto, prosiłbym o przypilnowanie tego wniosku. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, pan wicestarosta jeszcze. Panie przewodniczący, ja tutaj mówiłem na początku o tej pierwszej wersji, o tej wersji takiej gorącej i myślę, że ta wersja będzie, jeżeli będzie pozytywna opinia KIO, to ta wersja będzie realizowana. Ja już rozmawiałem z panem dyrektorem Sochem, nie jest możliwość wyłączenia, ja nie mogę 200 metrów, tam starczy 100 metrów, 50, a dzisiaj budowa chodnika to jest od 1500 do 2000 zł. Gdybyśmy robili ten chodnik razem z gminą, to wyjdzie nam około 2 milionów, tak?
no kilometr, no nawet ponad 2 miliony. To kasa z partnerów by wyłożył po milionowi, a tutaj mamy 60% dofinansowania, czyli podamy tylko po 20%, więc interes, jakby nie patrzeć, jest obopólny, aby ta pierwsza wersja przeszła, żebyśmy tą pierwszą wersję realizowali. Więc trzymajmy kciuki, że to będzie dobrze, bo to też będzie korzyść dla budżetu naszego powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wiceprzewodniczącemu. Jesteśmy w wolnych wnioskach, państwo radni. Nie ma już głosów od następnych. Porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Dziękuję państwu radnym, dziękuję zaproszonym gościom i kończę obrady 35. sesji Rady Powiatu.